Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Pomidor. Was chciałbym zaprosić na kolejną sesję z Jacka X Combat Racing. No i co, zaczęliśmy sobie ostatnio klasę trzecią. No i będziemy sobie jechać dalej z tą klasą trzecią. Jak widzicie tutaj, popoprawiałem wszystkie medale, jakie miałem do poprawy. No i co, lecimy z koksem, wybieramy sobie jakiś z wyścigów, albo nie wyścigów. I jedziemy, nie ma tutaj co za bardzo przedłużać, no to co mamy wiedzieć, to wiemy już. Jestem w ogóle, ja to nagrywam w zasadzie dzień po nagraniu tej piątej sesji, gdzie był totalny pech i tak dalej, zresztą tą, którą dzisiaj będziecie widzieć na premierce o godzinie 15. I w sumie wam powiem, tak. Powiem wam tak, że... Kurde, coś chciałem powiedzieć. Że teraz będę się bardzo mocno skupiał na Jacku. Dlatego, że chcę sobie tę gierkę jak najszybciej skończyć. Bo już nam z tego co widziałem niedużo zostało, szczególnie, że mamy 60% save'a, tak więc to już jest całkiem dobry wynik. Przynajmniej ja tak uważam, że to jest całkiem dobry wynik, wy możecie uważać inaczej. I tyle. Na tym mi najbardziej zależy i chciałbym, żeby to oczywiście się udało. I będę robił wszystko, żeby się udało. Tak więc no, poprzednim razem, jak zauważyliście, do wyścigów dołączył Razer. Widać go zresztą na tej tutaj planszy u góry. Na tym takim zestawieniu postaci. To właśnie ten taki w czarnych włosach. To jest właśnie Razer, czyli champion ogólnie tych wszystkich wyścigów. Jeden z najlepszych, zresztą tak go nawet sam Mizo przedstawia, więc coś musi w tym być. No i co, naszym zadaniem teraz będzie go po prostu strącić z jego tytułu. Tak tylko mogę powiedzieć. Ponieważ on tutaj jest póki co uważany za jednego z najlepszych, tak samo jak zresztą Errol był w serii w Jacku dwójce chociażby. W serii, kurde, jak to brzmi, po prostu w Jacku dwójce, w części drugiej gry, a raczej serii. No i tyle, no, będziemy musieli teraz ogarnąć co trzeba, póki co mamy 3 punkty, tak więc no nie jest to może i najlepszy wynik, ale z drugiej strony przynajmniej lepszy niż oni, bo oni to w ogóle się chyba kurde nie starają, zważywszy na to, że jeżdżą po tej mapie, jeżdżą i trafić siebie nie mogą. No więc no zobaczymy, co tam nam dzisiaj wyskoczy. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż szczęście mi dopisze. A jak nie, no to trudno. Też chciałbym pozdrowić Sebulbę 2000, ponieważ sobie z Sebulbą wczoraj pisałem odnośnie Jacka X. No i jedno, z czym muszę się z sobą zgodzić odnośnie tej gry, poza tym, że ta gra to jest taki w mojej opinii totalny średniak, to soundtrack tej gierki jest naprawdę bardzo w porządku. I to jest chyba coś, co również podkreślałem w poprzednich odcinkach, tych długich. Bo jednak soundtrack tutaj, ten taki rockowy, naprawdę buduje fajny klimat, w mojej opinii. O, 7 punktów weszło, widzicie? Patrzcie w ogóle, jak kurde nadrobiłem. 7 punktów za będzie 8, dokładnie 8. Teraz Shiva trzeba dorwać. Za będzie 9. Myślę, że do tej dziesiątki spokojnie dojdziemy. To jest bardziej niż pewne. A więc dawaj, Sik. Ciebie namierzymy. Dobra, 9 punktów, elegancko. Dobra, ja zostałem zeksplodowany. I co będzie? Dobra, mamy gold medal. Myślałem przez chwilę, że będziemy mieli srebrne, dlatego że ja ten, że nie zdobyłem 10 punktów. Ale jednak mamy goldzika, tak więc elegancko. Dobra, możemy wrócić do menu. Aha, w ogóle zapomniałem wam czegoś pokazać, ponieważ ja tutaj się tak trochę rozbrykałem. A tu przecież są jeszcze cutscenki. I jest jedna cutscenka, która się pojawiła, kiedy zacząłem poprawiać właśnie te wyścigi i te różne challenge, dlatego teraz wam pokażę, o co chodzi. Blitz Father was a racer. To jest coś, czego nie widzieliście.
Why are you here? Does the network think you're the future of broadcast? Perhaps. It's all in the attitude. The look. The way I... We're back for another exciting race, folks, where survival is just as important as winning. Say, Blitz, isn't this the same track your father won his first championship on? Why, yes, that's true. People say he was quite a racer. He was. The best. Until he was killed on this very track a few years later. It's a cruel sport, eh? But enough about my old man. Let's get back to all the racing action. No, tak więc kolejna scena, która miała w ogóle mało wspólnego jakby z głównymi wątkami gry. No jedyne co się dowiedzieliśmy to to, że ojciec Mizo był najlepszym ścigaczem, najlepszym czempionem. Co jest troszeczkę śmieszne, no bo sam Mizo przedstawia w ogóle Razera jako najlepszego ścigacza i najlepszego czempiona. A tutaj dowiadujemy się jakieś nowe wątki, tak więc ciekawa sprawa. Death Race, dobra, robimy Death Race sobie tutaj, czemu nie? Najpierw wolę zrobić te trochę inne konkurencje niż wyścigi. Bo do wyścigu zaraz przejdziemy. I dobra, musimy, że tak powiem... O właśnie. Zrobić to, czyli naparzamy w autka. Elegancko. To jest jedna z moich ulubionych konkurencji i serio, jakbym miał robić... W tej grze jedną już konkurencję taką stricte poza wyścigami to chyba byłoby to. Mimo, że mam dosyć trochę powtarzalności, co zwracałem na to uwagę niejednokrotnie, to jednak to jest konkurencja, którą mógłbym robić godzinami, bo jest po prostu cudowna. Ale ponieważ mapę już znamy wszyscy na pamięć, no to myślę, że tutaj póki nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to można edytować. Tak więc widzimy się, kiedy uda mi się tutaj, że tak powiem, przejść to. No i mamy już goldzika, elegancko, kurde. Za pierwszym razem. Bardzo dobrze. No i mek. Zrobiliśmy kolejną konkurencję. Mamy tutaj oczywiście kolejne 10 tysięcy orbów i możemy sobie wrócić do menu. 39-48. Dobrze, elegancko. Tu mamy... Tu nam został wyścig. I... O, Dead Room. Rush Hour. Dobra, no to możemy Rush Hour zrobić. To jest to z tymi samochodami, które będą na nas jechać. Dobra. I teraz robimy... mapkę sobie w nocy. Jak widzicie, troszeczkę się pozmieniało. O oh yeah, dobra, mamy te samochody. Jadą. Jadą w nas, jadą. Elegancko. Dobra, muszę przyznać, że to jest też jedna z moich ulubionych konkurencji. Znaczy konkurencji, Jezu. Może nie konkurencja, jeden z ulubionych... Nie, dobrze powiedziałem chyba. Nie, konkurencji nie. Nie wiem szczerze nawet jak to ująć. Po prostu jeden z ulubionych, nie wiem, typów wyścigu. Kurde. Miałem to na końcu języka. Teraz sobie nie przypomnę. Pewnie może w montażu sobie przypomnę. Okej, 106 punktów już mamy zebranych. To jest bardzo ładny wynik. Więc może tutaj wleci łatwy goldzik. Liczę na to oczywiście. Ale fajnie, kurde, że w tej gierce jest tak jak w klasycznych Jackach, że mamy taką porę dnia. W sensie, że na przykład, nie wiem, mamy wieczór, mamy noc, mamy, kurde, popołudnie. No cokolwiek, przynajmniej, kurde, coś się dzieje w tych lokacjach, a nie ciągle wszystko nastawione na dzień. Okej, dobra, tutaj, elegancko. Patrz, w ogóle jakie punkty wbijamy. O. Kurde, teraz jestem trochę przerażony, no bo za brąz potrzebujemy 340 punktów. A więc to oznacza, że... No kurde, za, nie wiem... Za golda to będzie 600 potrzeba? Mam nadzieję, że to tylko do brąza tyle trzeba zdobyć, a potem to już z górki będą punkty wchodziły. Bo troszeczkę będzie słabo.
I nie mówię, że nie, ale będzie słabo. Nie mówię, że to jest niewykonalne, ale kurde, no... No będzie nieciekawie. Tyle mogę od siebie powiedzieć. Okej, pyk, pyk. Dobra, dobra, dobra. Pyk. Plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 4, plus 4, plus 2. Silver 400, Jezus Maria. Ale poprzeczkę postawili. Ale poprzeczkę postawili. Masakra. Ale się udało golda zdobyć. Elegancko, mimo że to się w rzeczywistości nie powinno udać, dlatego że zrobiłem to trochę na pałę. Ale no, się udało. Dobra, mamy Cup Race, kurde. Znaczy Cup Race, Jezu, Grand Prix. Timberline Track. Dobra, można coś ogarnąć. Gearbox. Dobra, na razie jest git. What do you want, pecker? I came here to tell you all to watch your tail feathers. Let's just say that in my position, I hear a lot of off-the-record interviews. Start flapping your beak, pecker. Okay, okay. It appears the racing syndicate run by Mizo has been fixing races for some time. You guys are the only wild card out there, and they don't like it. Yeah? When you're poisoned, you'll do crazy things. That's off the record, Squawker. Nobody knows about the poison, and we'd like to keep it that way. Oh, of course! You can trust me. I'll let you know when I have more info. Dobra, mamy dwa okrążenia i jedziemy z koksem, kurczę pieczone. Nie ma to tamto. Tak więc teraz będziemy musieli tutaj oczywiście być pierwsi na mapie, którą już zresztą robiliśmy z 3 razy, może z 4. Ogólnie z cutscenki, która miała miejsce, to jedyne co mogliśmy zobaczyć to, że wszyscy się zebrali w barze i zaczęli trochę spekulować co do tego, czy ktoś z nich w ogóle jakkolwiek wygra ten wyścig, czy w ogóle jest sens. No, mieli pewne obawy co do trudności postawionej poprzeczki przez Mizo i wcale się jakby trochę nie dziwię temu. W ogóle Razer to jest taki niby champion, a on ma, jak zauważyliście, słaby pancerz. Bez kitu jego chyba najłatwiej jest zniszczyć ze wszystkich. Bo na przykład, nie wiem, Seek, Ashley, Cleaver. Oni wszyscy mają trochę takie mocniejsze wodze, a Razer ma właśnie takie najgorsze chyba auto z nich wszystkich. Najgorszy kart. Przynajmniej tak mi się wydaje z tego, co ja obserwuję. Tak więc jedziemy z koksem. O, tam Razer został już zapuszkowany. Ojojoj, uwaga, uwaga, uwaga. I po tym medalu chyba będziemy mieli już 60 dostępnych medali, czyli już będziemy mieli wszystko odblokowane. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i zrobimy sobie już dzisiaj tą drugą połowę tych kapów. I zakończymy sobie już trzeci kap. I będziemy się zbliżali do wielkiego finału gry, ponieważ następny kap to już jest ostatni. I tam już będzie na nas czekał wielki finał gry. No, robiąc godzinne odcinki lub prawie godzinne, bo dzisiejszy będzie trwał tam 45 minut, poprzedni 50 coś trwał, ten pewnie też z koło 50 coś będzie trwał, to powiedzmy prawie godzinne odcinki robiąc, no to szybko jesteśmy w stanie tę gierkę przejść. Robiąc też po te 30, do tych 30 medali, no to wiecie, o co chodzi, nie? Ale na szczęście w tym, w tych mistrzostwach to mamy tylko jeden wyścig, a nie na przykład 3 od razu. Tak więc po tym wyścigu będziemy mogli robić pozostałe rzeczy, które się tam odblokowały. I potem oczywiście jedziemy w mistrzostwa. Kater jest pierwszy, ale nie na długo.
Power House. Nice, kurde. Dobra, elegancko. Mamy tutaj granaty w razie co przygotowane, jakby ktoś chciał nas zaatakować. Jestem w ogóle ciekaw, czy w tej gierce uda mi się platynową trofkę zdobyć. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby zdobyć platynową trofkę. Wiem, że są dwie trofki ukryte, które tam wczoraj sobie lukałem na nie, ale nie wiem szczerze, jakie dokładnie zrobić, tak więc może być ciekawie. No, mam nadzieję, że się uda w każdym razie. Na to trochę liczę. Tak więc zobaczymy, co i jak i gdzie. Jest tu jakiś skrót? Nie, nie ma chyba. Kurde, cholera. Szkoda. No, w każdym razie z takich, nie wiem, mniej istotnych rzeczy, takich bardziej na zasadzie luźne tematy, żeby nie było, że też cały czas będę się doszukiwał tutaj czegokolwiek w gierce, bo nie chcę też takiego sztucznego komentarza robić. No to zbliżamy się zaraz do 1 000 000 wyświetleń kanału. Mamy już 985 200 coś. Dzisiaj będę jeszcze robił streama z serwera w MC, w Minecrafcie. I zobaczymy, co tam ciekawego się będzie działo. Oh yeah, jesteśmy pierwsi. Elegancko. Nie wiedziałem, nie wiem szczerze, kto był drugi, ale średnio mnie to interesuje. Waterworks Circuit. Okej, okay, Waterworks Circuit. Się jakaś nowa plansza odblokowała. 45 na 57. Cholera, myślałem, że to już będzie 60. Dobra. Mountain Top Highway. To będzie wyścig. Kurde, nie to. Nie to. Chciałem coś innego zobaczyć. Waterworks Circuit. To chciałem zobaczyć. Freeze Rally. Okej, okay, elegancko. Możemy jechać. Tak więc to jest mapa kanałowa. I tutaj mamy czas 3.20, tak więc... No jest to troszeczkę długawa trasa, muszę przyznać. Więc powinno się udać, tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle bardzo mi się też podobają kolory tego auta, którym jadę, tego karta. Taki czarno-żółty. Fajne takie połączenie, muszę przyznać. Eleganckie. Dobra, i teraz tak, plus 2. Okej. Plus 2. Plus 5. Tam jest też plus 5. I my sobie bierzemy kolejne plus 5. Szkoda, że tych dwóch plus 5 nie mogłem sobie zdobyć. Pewnie i tak nie będę miał tych wszystkich żetonników, które zamrażają nam czas. Mówić, nie wiem szczerze nawet, jak to nazwać. Dla mnie to jest z jednej strony żeton, z drugiej strony płatek śniegu. Taki... No nie wiem, kurde. Naprawdę chciałbym znaleźć na określenie na to coś. Więc, no nie wiem. Możecie mi coś zaproponować w sekcji komentarzy. Kurwa. Aja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 j
Plus 2. Dobra. No, mam nadzieję, że nam ostatnie okrążenie pójdzie też dobrze. Wtedy będzie cacy. Wtedy już o nic się martwić nie będę musiał. Dobra, plus 2 i tu będzie meta, tak? Ta jest. Czyli zrobimy już ostatnie okrążenie. Plus 2 minąłem, no to może być... Oj. Plus 2 i plus 2, dobra. No troszeczkę sobie zamroziliśmy. No takie 4 sekundy. Co oznacza, że niewiele nam tutaj dało. Ale coś ogarnęliśmy, przynajmniej czas troszeczkę się
zatrzymał na chwilę. Teraz poszukujemy kolejnych zamrażaczy. A, no to świetnie. To poszło pięknie. Nie powiem. Mam nadzieję, że za dużo czasu nie straciłem, bo troszeczkę się wścieknę. Dobra. Jedziemy. Jedziemy. Tu jest plus piątka. Dobra, mamy to. Plus 5 byku. Śmiesznie to brzmi, nie powiem, że nie. O, już mamy noc. Już, kurde, z dnia przyszliśmy na porę wieczorową. Plus 2. Dobra. Plus 2. Tutaj są jeszcze te, kurde. Ale przynajmniej jeden z nich zebrałem, więc mamy delikatne usprawiedliwienie i troszeczkę sobie czas zatrzymaliśmy. O. Tylko, kurde, najgorsze jest to, że mogę nie mieć golda już. A bardzo bym to chciał. Bardzo bym chciał mieć golda. I mam nadzieję, że jednak się będę mylił, bo już mamy 3 minuty zaraz. Już nawet mamy ponad 3 minuty. Dobra. Jedziemy. Dobrze. Zdążyliśmy, kurde, w ostatniej chwili w zasadzie. 5 nam zabrakło. Dobra, next i next. Teraz mamy 60 już, dobra. Więc tu będzie wszystko. Tu zostaje Mountaintop Highway, tu zostaje Seaport Strip oraz Northern Tour. Northern Tour to jest wyścig, tak? Silky Trace, ta jest, dobra. A więc Seaport Strip. Death Race, dobra, robimy Death Race. Mamy 103 tysiące orbów, więc będzie można upgrade'ować za niedługo to autko, tą bryczkę. I będzie elegancko, kurde. Picuś glancuś. Dobra, i jedziemy z koksem. Jedziemy, to już jest na... O nie, to jest ta sama plansza, którą już widzieliśmy. Jezus Maria. To jest właśnie to, czego ja w tej gierce nie lubię. Takiej powtarzalności. Dobra, edytujemy to. Dobra, udało się. Miałem obawy co do tego po raz kolejny, ale się, kurde, udało. W ostatniej chwili się nadrobiło punkty. Więc elegancko. 51 na 60. I teraz możemy robić chyba Grand Prix już. No, możemy już Grand Prix robić. Albo podokończyć te wyścigi w sumie. Spargus City. Co tu mamy w Spargus City? Turbo Dash. Dobra, robimy Turbo Dash. Ale unikam tych wyścigów. Dobra, to są Power Cell'e. To są Power Cell'e, dobra. I oczywiście jak weźmiemy takiego Power Cell'a i będziemy używać turbo, no to wtedy będziemy zdobywać punkty. Tak jak zresztą widzimy. Troszeczkę jest to z jednej strony spoko, z drugiej strony totalnie bez sensu w mojej opinii, no ale co kto lubi. Jakby nie chcę cały czas krytykować tej gierki, chociaż uważam, że powinno się w pewnym stopniu, dlatego że no każdą grę powinno się krytykować za jakieś wady. Oczywiście pamiętajcie, że to jest to, co ja tutaj mówię w głównej mierze, to jest moja subiektywna opinia. I nie chcę, żeby każdy na podstawie mojej opinii sobie wyrabiał zdanie. Uważam, że jeżeli chcecie sobie wyrobić zdanie na temat tej produkcji, jak i jakiejkolwiek gry, to powinniście sobie najpierw zagrać w gierkę. Bo ja tutaj jakby
tym let's playem robię, można by powiedzieć, zresztą każdym let's playem robię jedną wielką recenzję takich gier. I no mówię, gierka ambitny ma pomysł na siebie i to trzeba przyznać, to nie można tutaj kwestionować. Aczkolwiek to, co boli mnie w tej gierce, jest to, że ona jest bardzo powtarzalna. Soundtrack ma naprawdę świetny, to jest coś, co dyskusyjnie jakby nie podlega żadnej dyskusji. Ale no kurde, reszta to troszeczkę no lipa jest, no lipa. Wiecie, nawet bardzo dobry soundtrack nie będzie ratował za bardzo tej gierki, jeżeli to tak ma wyglądać. Ja wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, ale to tak samo jakbyś do, nie wiem, Crasha Team Racing przypieprzał, że w Crashu Team Racing są cały czas wyścigi. No, nie do końca to tak wygląda, no bo w Crashu Team Racing masz też przynajmniej jakieś coś dodatkowego, a tutaj no są oczywiście też inne konkurencje, no ale to wszystko jest cały czas na tych jednych i tych samych mapach, no. To jest troszeczkę takie, nie wiem, frustrujące, muszę przyznać. Aha, Ashlyn kurde już szajbę dostała. Dobra, dostaliśmy Silvera. Nie podoba mi się to, dlatego będziemy to powtarzać. I robimy to jeszcze raz. No i elegancko, 26 punktów. Razer miał 17, 16, 14, 13 i 10. Katar jest najsłabszy, więc chuj mu w dupę, brzydko mówiąc. Hehe, dobra, możemy stąd iść. Spargus City Turbo dasz? Kurde, ile nam się rzeczy odblokuje. Nice one, dobra. Spargus City Turbo dasz. Iceland, Mountain Top Highway, tu są już wyścigi. Dobra, no to zostały no tylko wyścigi już. Więc jedziemy z koksem, nie ma to tamto, kurde. Nie możemy się teraz poddać, szczególnie, że już nam niedużo zostało. O, tu mamy jedno okrążenie, tak więc będzie elegancko. To chyba są już wyścigi tylko na jedno okrążenie, z tego co wiem. Znaczy z tego co mi się wydaje przynajmniej. Bo wywnioskowałem to chociażby po tym wyścigu. Bo to jest wyścig na jedno okrążenie, więc chyba pozostałe też będą na jedno. No i zobaczymy jak nam pójdzie. Już czuć ten kurde finał unoszący się w powietrzu. I robienie kurde Crasha 4. no. Crash Bandicoot 4. Świetna produkcja. Game of the year, kurde. Nie no, trzeba zrobić te 106%, bo kurde za bardzo się lenię. Mam nadzieję, że nie wrócę tylko z jednym odcinkiem, a wrócę z kilkoma. Lub nawet z taką potężną sesją. W najgorszym wypadku to Crasha 4 też tak poprowadzimy jak Jacka. Najgorsze jest to, że przejeżdżamy w mapki, które już i tak zwiedzaliśmy, więc nie wiem w sumie, czy warto jest to komentować tutaj co nieco. Wydaje mi się, że mógłbym tutaj to wyciąć, patrząc na to, że już jechaliśmy w tę mapkę z 2 lub 3 razy co najmniej w różnych kategoriach wyścigowych, bo nie tylko w Circuit Race. No właśnie, to jest ten wyścig przecież. Przecież tutaj niedawno mieliśmy na parzankę tutaj. Yeah. Z tymi precursor orbami oczywiście. Dobra, to ja chyba to wytnę do końca. I normalnie ten wyścig zostawimy sobie na Grand Prix. Dobra, jesteśmy już w połowie tego wyścigu. Razer jest na trzecim miejscu. Ashlyn tutaj chciała coś skórać, ale się nie udało. No, zresztą jak powiedziałem przed chwilą, tak też się stało. Ja sobie przy okazji się wyleczę. I jedziemy kurde jak najszybciej, bo Razer siedzi nam na dupie. To jest, no mówię, połączenie kurde kilku mapek. Co jest z jednej strony fajnym pomysłem, ale z drugiej strony jak widzi się te mapki po ileś set tysięcy razy, to jednak człowiek może i ma prawo mieć zresztą tego dosyć. No ja na przykład jestem tego idealnym przykładem. Dlatego no mówię, no poza soundtrackiem i
powiedzmy fabułą, no powiedzmy, że ta gra ma jakąkolwiek fabułę, bo jakąś tam ma, no to wystawimy sobie jakąś konkretną, adekwatną zresztą ocenę do stanu rzeczy. Dobra, elegancko, jesteśmy pierwsi. Dobra, zdobyty gold. Dobra, Seek jest drugi, Ashlyn trzecia. Dobra, tam Razer to już mnie nie interesuje, on tam czwarty jest, to niech sobie tam wącha własne bąki. 57 na 60. I teraz Mountain Top Highway, ostatni wyścig. A nie, to jest Freeze Rally. No to kurde, no, myślałem, że to wyścig jest, kurde, no to elegancko. Ale to już jest plansza, którą widzieliśmy, tak więc nie wiem, pokażę wam jedno okrążenie i potem zrobimy sobie edit. I robimy potem już Grand Prix i kończymy kolejny cup, trzeci już. Dobra. Dobra, taka zupa z bobra. Oh yeah. Na szczęście plansza nie jest jakoś nie wiadomo jak długa. I wiem jaki to był poziom, z którym mi się ta kraina w ogóle kojarzyła i ta jeszcze jedna zimowa. Snowy Mountain z Jacka jedynki. Snowy Mountain, dosłownie. Snowy Mountain pełną parą, tylko że w wersji wyścigowej. Okej. Zatrzymujemy sobie na trochę dłuższy czas. Chcemy, że tak powiem, mieć goldzika. Co jest, mówię, naprawdę kurde zabawne, bo patrząc na to, co mówiłem na początku serii, że mi nie zależy na tych goldach, że będę robił tak jak potrafię, tak później wychodzę i tak na hipokrytę i tak czy siak robię te kurde goldy. Tak więc zasada numer jeden, jeżeli chodzi o mnie, zacznij się bardziej siebie słuchać, Michał, bo obecnie to troszeczkę kabaret przedstawiasz. O, przy okazji mnie kula dojebała. Gratulacje. Oczywiście gratulacje dla samego siebie. Dobra, 34. I teraz możemy sobie z ręką na serduszku edytować. Kurde! Minut... Widzicie ten czas? Jezus Maria, to się nie powinno udać. O Jezus Maria. Ale się udało. Boże święty. Dobra, mamy wszystkie medale zrobione. Teraz Grand Prix pozostaje. A Grand Prix składa się z Sewer Raceway, Frozen Speedway oraz Western Thorn. Tak więc można jechać z koksem. Nie ma to tamto. I'm out there with you boys this time. I've got it handled. I can take Razor. This one's too important to leave to chance. Don't worry about me. I can hold my own. Yes, folks, we're live as I deliver a secret recorded message dropped off at our station earlier this morning. That's right. It's from the mysterious crime lord, Mizo himself. Well, the rat's finally coming up from the sewers. Greetings, fellow race lovers. Your perseverance this season has been surprising, but crew has sent you on a fool's errand. I'm prepared to forgive and forget and spare each of your lives if you walk away now. But we can't quit. We have no choice. Are you crazy? The world's deadliest crime lord is offering you a deal and you refuse? What does crew have on you guys? This is amazing, folks! If you're listening, Mizo, your days are numbered. We'll win or we'll die trying. No Mizo takie farmazony pierdolił, że aż Jack się wkurwił i chciał przez chwilę się wycofać z wyścigu, tak więc no, jeżeli coś takiego ma już miejsce, no to wiedz, że coś się dzieje. No i przy okazji też trzeba spojrzeć na to, że Daxter przy okazji usnął. Tak więc teraz w wyścigu Rainer również bierze udział.
bo ona podjęła też taką decyzję, że niestety musi chyba też podjąć wziąć udział w wyścigu, dlatego że no zależy jej na tym, byśmy wygrali i sama by chciała przy okazji pewnie coś od siebie dołożyć. Nie wiem, tak przynajmniej mi się wydaje, no nie wiem jak inaczej mogę to zinterpretować, bo nie wskazywało ona z jej wypowiedzi na to, że ona, nie wiem, chce dopierdolić teraz Jackowi, szczególnie że sama chce, by Jack wygrał. Może ona chce bardziej, nie wiem, dopierdolić Razerowi? Być może. Wiele na to wskazuje. No, Razer dostał. Więc pozdrawiam Razer. Okej, jesteśmy na w miarę fajnym miejscu. UR86 padł. No i przekazimy też od Rain. Fajne jest w ogóle to, że czempioni, z którymi ścigaliśmy się wcześniej. Jestem. Trzeba było obiad przynieść. Trochę trzeba poczekać, aż wystygnie. Trochę gorące fryty mam. I jedziemy z koksem, kurde. Dobra, jesteśmy czwarci. Znaczy czwarci, Jezu, jak to brzmi. No, pierwsi byliśmy przez chwilę, ale musiałem odjebać manianę. No kurde, jeszcze Rain mnie dojechała, no to też słabiutko bym powiedział. Co jest? Czemu on się tak ślizga, ten mój pojazd? Seek. So what? I'm a big target. Okej, Cleaver dostał w pysk. Razer jest... Kurde, nie, Razer, ty se tutaj nie cwaniakuj, gościu. Bo tak nie będzie. Teraz jeszcze tego UR86 dojedziemy i będzie picobello. A później sobie autko streamingujemy, no chyba że będziemy mieli już tylko te nowe autka. Bo to bym sobie jeszcze na maksa streamingował i byłoby cacy. Bo mamy już chyba jedno nawet streamingowane na maksa. Z tego co pamiętam. Po prostu dalej. Jedziemy na maksa. Hej, po prostu dalej. Dobra, jesteśmy pierwsi, elegancko. Serio, ten wyścig? No dobra, niech będzie. Tu mamy na 5 okrążeń, tak więc zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. To jest w ogóle pierwszy wyścig, w którym Razer występuje. W sensie pierwsza plansza, na której Razer występuje. Bo on wcześniej tutaj nie był. A teraz to kurde normalny, gościu jest. Z nami. Na jednym z wyścigów. A to jest fajne, bo jest bardzo krótka, tak więc to nam pójdzie bardzo szybko. Mam nadzieję, że następna będzie na jedno okrążenie. To już będzie cacyki kompletne. Of
O Jezu, nie. Beautiful Crash, kurde, te nazwy mnie rozpierdzielają, nie? Dobra, to jest trzecie z pięciu okrążeń, zaraz będziemy mieli czwarte. Czyli przedostatnie. Teraz trzeba dać z siebie wszystko, 100% tak zwane. 100% albo nic. O nie, 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 gościu. Ty sobie... Co jest? Czemu mnie Cleaver rozpieprzył? Sweet Elimination, dwóch naraz pocisnąłem. O, Rain i ten poleciał. Nice, 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 nice. O, Razer. Ty tutaj nie walcz ze mną o pierwsze miejsce. Bo ci się nie uda. Tylko tyle ci mogę powiedzieć. Prędzej temu śmieciowi UR86 się uda, ale... No nie tobie, no. Z czym do ludzi, no kurwa, z czym do ludzi? Z czym do ludzi, kurwa? Dobrze jest. Pierwsze miejsce. No, on tam se tam gdzieś na szarym końcu jest, tak więc... No, 4 punkty. Teraz ma 12 punktów, no to kurde. I czas na ostatni wyścig. No i ta Western Turn, czyli plansza, którą też już robiliśmy. Ale ona trochę w drugą stronę leci teraz. Bo mam wrażenie, jakbyśmy jechali tak jak jechaliśmy wcześniej z... No wiadomo w jaką stronę. To teraz jedziemy jakby trochę w drugą stronę, tak jakbyśmy jechali od mety do startu, nie? Takie odnoszę wrażenie. No ale dobra, zobaczmy jak tam nam pójdzie, kurde. Zobaczmy. Ja mam dobre myśli. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Na razie nic nas nie atakuje. O kurde, no nie. Czemu on jechał prosto? Czemu ja nie mogłem wydriftować? To jest w ogóle problem tych wszystkich pojazdów w Jacku. Bo ile na przykład, nie wiem, w Crashu czy w innych tego typu grach możesz sobie tam, nie wiem, szybko się zatrzymać. Cokolwiek. Tak tutaj no jest słabo, no. Słabo, bieda, no i no nie wiem, jakby mógł to jeszcze inaczej określić. O, dobra, to już mam chyba dni policzone w tym momencie, bo zaraz dostanę tym gównem. No właśnie, wiedziałem, bo tego niestety uniknąć się nie da. Ale dalej jestem pierwszy, więc tyle dobrze. No, tutaj coś niby jest próbowane, żeby mnie zaatakować, ale no, w rzeczywistości nie wychodzi. Więc gratuluję. Teraz będzie trzeba uważać na pociąg. A nie, to jeszcze nie tutaj. Nie, pociągu tutaj nie ma, czyli tamta ścieżka jest zablokowana. Gdzie był pociąg, to nawet i lepiej. Bez kitu, no bo jakby miały być tu jeszcze te pociągi zasrane, no to... O Jezu, o nie! Dobra, w sumie nawet jeżeli przegram, no to teraz raczej wątpię, że... No może, nie wiem...
Razer to raczej wątpię, że mnie prześcignie, no bo on to tam ma 12 punktów. Może to jedynie być ze mną na równi, chociaż nie, dobra. Nie ma. Walczymy o pierwsze miejsce, cały czas. Nie poddajemy się. Okej, okay, jest elegancko. Elegancok. Elegancok, elegancok. Tu zaraz będzie linia mety. Jest, jest, coraz bliżej. Coraz bliżej, coraz bliżej. Jest, 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 czuję tą linię mety. Czuję zapach tej linii mety. Dobra. Proszę Państwa, misji jest tylko jeden. Gold Standard Blue Eco Cup. Elegancko, kurde. Dobrze jest. Mistrz jest tylko jeden, czyli Jack. 30, 20, 16, 15, 7, 5. Tam spierdalajcie. 15 tysięcy orbów. Elegancko. Jack, I just want to say thanks. No problem. And here he is, ladies and gentlemen, the man who beat the mighty Razer. How does it feel to still be breathing? I just want to win the championship, then we'll talk. Why so truculent with the media, Jack? You're the next big star. The championship seems all but locked up. Of course, every star eventually falls. All right, I'm ready to race. No i z opisu Rain możemy się tylko tyle dowiedzieć, że ona była traktowana przez swojego ojca jako mała dziewczynka. Mała dziewczyna. No i mamy tutaj Rain jako postać odblokowaną. Elegancko. No a Mizo się wkurwił. Wkurwił się Mizo. Że tak powiem. Tak więc mamy tutaj klasy wszystkie zaliczone. Mamy Red Eco Cup, Green Eco Cup oraz Blue Eco Cup zaliczone. Wszystko ładnie na 100%. I teraz tutaj zostają nam wyścigi. Już ostatnie zresztą. Tak więc tutaj będzie już wielki finał gry się nam szykował, proszę Państwa. Tak więc myślę, że jeszcze dwie lub jedna sesja. I mamy już po gierce, tak więc wyjdźmy sobie. Profil. Save. 75%. Kurde, no elegancko. Jeszcze tylko 15% gry i będziemy mieli wszystko. Dobra. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że w sposób ciekawy jest ta seria prowadzona i w miarę informatywny. No, napiszcie, co sądzicie o Jacku X i o tych wyścigach. No i widzimy się już w ostatnich odcinkach z tej gry, tak więc to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. I zapraszam w ogóle na moje socjale, linki są pozostawiane w opisie, czyli grupa na Discordzie, Facebook oraz Instagram, bo tam też informuję o odcinkach. Oraz zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami, czyli tutaj zapraszam m.in. osoby nowe, które natrafiły dopiero na ten film lub na któryś z poprzednich i nie miały pewności, czy zasubskrybować. No to polecam zasubskrybować. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.